Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że Andrzej Duda robił takie so, so, so ee, dla Fox News. Czeski dziennikarz wyproszony z lokalu za to, że jest Czechem, a w Korei Południowej przestają jeść psy. Także szoki kulturowe przeżyli chyba i Czesi, i Koreańczycy, jak i Amerykanie po rozmowie z dudą. Zasubskrybuj i lecimy. Przemówienia Andrzeja Dudy zawsze kojarzą mi się z czymś takim zabawnym, bo musicie przyznać, że jest to człowiek bardzo mimiczny. I taką ma plastyczną twarz, że wygląda trochę jak dobry wnusio, który się ciągle uczy i uczy, a babcia go tylko karmi i karmi, jak czarnka. Czarnaka też ktoś tam dobrze karmi. Ehm, przypomnę tylko, pa, panie czarnku, że obiecał pan schudnąć. No, ale jak podaje Interia, wywiad, wywiad przeprowadzony w ubiegły piątek w czasie pobytu prezydenta Dudy w USA na 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ W rozmowie z dziennikarzem e, prezydent określił swoje poglądy jako raczej konserwatywne. Z kolei program 500 Plus nazwał rewolucyjnym i przypomniał, że był on e, jedną z jego wyborczych obietnic w 2015 roku. Nigdy wcześniej rodziny nie doświadczyły takiej pomocy. Rodziny te często znajdowały się w trudnej sytuacji, zwłaszcza te wielodzietne, dodał. E, chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby w Polsce nie miało być programu 500. To była najlepsza rzecz, zdecydowanie najlepszy program, jaki udało nam się wprowadzić, podkreślił Andrzej Duda. Prezydent odniósł się także do zarzutów o łamanie praworządności przez polski rząd. Obecny rząd wygrał wybory, a po raz kolejny wybrany został w 2019 roku. Ja zostałem ponownie wybrany na prezydenta, a pochodzę z tego samego obozu politycznego, mówił. Więc proszę mi wierzyć, gdyby nie było wolności w Polsce, gdyby ktoś z rządzących próbował pozbawić ludzi wolności, nie zostałby wybrany, dodał. Andrzej Duda w nawiązaniu do blokady konta Donalda Trumpa pytany był także o cenzurowanie poglądów politycznych przez Twittera. Prezydent podkreślił, że nie zna podobnych przypadków w Polsce. Nigdy o czymś takim nie słyszałem, choć teoretycznie jest to możliwe. Oczywiście, absolutnie nigdy nie poparłbym tego, bo to jeden ze sposobów na ograniczenia wolności słowa, skomentował. W wywiadzie poruszono również kwestię migracji i przyjmowania przez Polskę cudzoziemców. Andrzej Duda stwierdził, że Polska w 2015 roku nie zgodziła się na forsowany przez Niemcy przymusowy podział uchodźców ze względu na nierealność projektu. Odpowiedzieliśmy bardzo jasno, że ktokolwiek kto chce Przyjechać do Polski i szuka pomocy lub wsparcia, zaakceptujemy taką osobę i udzielimy jej pomocy. Nie zgodziliśmy się jednocześnie na przewożenie do Polski ludzi siłą, mówił. Podkreślił, że jego zdaniem polityka migracyjna polskich władz miała poparcie w większości mieszkańców naszego kraju. Ten argument jest dla Polaków bardzo prosty. Polacy są bardzo wrażliwi na kwestie wolności, bo przez wiele lat Byliśmy za żelazną kurtyną, a wolności nie było. Ludzie nie mieli paszportów, bo komunistyczny reżim wydawał paszporty tylko tym, którzy byli posłuszni. Wszystkie te kwestie wolnościowe mają dla Polaków ogromne znaczenie, jak powiedziałem. Polacy są na to bardzo wrażliwi, tłumaczył Andrzej Duda. Pytane o rady dla Amerykanów podkreślił także, że nie zamierza im doradzać. Amerykanie. Cieszą się demokracją setki lat i myślę, że sami doskonale wiedzą, czego im potrzeba. Decyzje podejmują w wyborach, wybierając swoich reprezentantów, swojego prezydenta tłumaczą. Z kolei na pytania o finansowanie w Polsce organizacji przez amerykańskiego finansistę George'a Sorosa, prezydent odpowiedział: W Polsce jest wiele organizacji, mamy wolność słowa, mamy również wolność zgromadzeń. Są więc różne organizacje o charakterze liberalnym, są też bardziej konserwatywne, Prezydent mówił także o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Ci ludzie są wpychani siłą do naszego kraju, przekraczają granice nielegalnie. Nasi pogranicznicy razem z polskimi żołnierzami patrolują granicę i chronią ją, bo nie mówimy tylko o ochronie Polski, mówił Andrzej Duda. Jak dodał, wypełniamy nasz europejski obowiązek. Nasza wschodnia granica to granica Unii Europejskiej i granica strefy Schengen. Naszym obowiązkiem jest chronić ją przed nielegalną migracją. I tutaj się troszkę będę podśmiechiwać, bo ciekawi mnie, ile trwał ten wywiad, zanim nasz prezydent dokończył zdanie. No ale wiadomo, że wywiady dla amerykańskich mediów to jest bardzo ważne wydarzenie. Jednak dla amerykańskiego TVN to już tak o wywiad ciężko. To oczywiście żart. Sytuacja migracyjna, którą opisał Duda, to faktycznie prawda. Wciskali i wciskają nam ich siłą z każdej strony. Teraz my powinniśmy powiedzieć Niemcom, że mają sobie połowę z nich wziąć. I tutaj się zgodzę, że faktycznie większość Polaków nie chciało ich w naszym kraju. Oczywiście zostaliśmy odpowiednio zastraszeni, jednak faktycznie nie chcieliśmy i dzięki temu PiS wybra, wygrało wybory. Dzięki stanowisku w sprawie migrantów. Uważam, że 500 plus to był tylko taki dodatek, a że Kopaczowa odpaliła się wtedy i jak druga Kidawa Błońska zaczęła wygłaszać jakieś dziwne herezy, to PIS na jej głupocie skorzystał. Tusk uczy się na błędach i też teraz nagle stwierdził, że granic trzeba chronić. Po wyborach, na przykład e, z 2015 roku, nagrywaliśmy bardzo często o sytuacjach w Niemczech, jak e, to tam mają źle i faktycznie te informacje stopniowo, stopniowo zostawały w polskich me mediach wygłuszane, aż w końcu już zaprzestało się o tym mówić. Nie chcę nic mówić, ale zaraz będą wybory w Polsce, może taki znak. A co do wolności mediów, to może sam Andrzej Duda jako człowiek yy, naprawdę chce wierzyć w tę wolność. Bo co jak co, możemy sobie o nim mówić, możemy wytykać mu błędy, a on tak jakby nie miał stałego łącza internetowego. Nie wie chyba co się dzieje. Chyba tylko raz zareagował na słowo: Andrzej Duda jest debilem, ale nie pamiętam jak to się konkretnie skończyło. Natomiast rząd PiS jako całość lubi uciszać ludzi, lubi nadawać narracje, lubi szykanować i lubi ośmieszać, upadlać. A za rządem PiS stoi rządów w sumie, nie, ma to już Morawiecki. Także ubieranie wszystkiego w ładne słowa nie wystarczy ludziom inteligentnym. My wiemy, jak jest. Uwaga, tutaj bardzo interesująca sprawa, wymagająca rozłożenia jej na czynniki pierwsze, bo jedni zobaczą w tym rasizm, drudzy zobaczą w tym wolność domku w swoim domku. Jestem u siebie i mogę zrobić i zaprosić kogo chcę. Ale o co chodzi? Jak podaje NextGazeta.pl, pokaże jaką cuę nałożył na Polskę w związku z dalszym funkcjonowaniem kopalni turów, stosunki polsko-czeskie stają się coraz bardziej napięte. W Bogatyni, miejscowości, w której znajduje się zakład na lokalach gastronomicznych, zaczynają pojawiać się informacje o restrykcjach wobec Czechów. Jeden z tamtejszych dziennikarzy postanowił sprawdzić te doniesienia i został wyproszony. Filip Harzer, albo Harcer, nie wiem, jak się czyta jego nazwisko. Czeski dziennikarz zajmujący się tą tematyką, opublikował na swoim Twitterze post, w którym napisał, że chciał w Bogatyni zjeść placki ziemniaczane. Nie zjadłem, bo jestem Czechem, dodał. W rozmowie z wirtualną Polską dziennikarz przyznał, że udał się do miejscowości, by sprawdzić pogłoski na temat. Yy, Ponownego pojawienia się w lokalach gastronomicznych informacji z ostrzeżeniem o nieobsługiwaniu Czechów. Podobne materiały bowiem pojawiać się miały także wiosną. Harcer udał się do restauracji, zamówił jedzenie, mimo że dziennikarz posługiwał się językiem polskim, obsługująca go kobieta musiała rozpoznać akcent, ponieważ zapytała, czy nie widział tabliczki. Harcer podkreślił jednak, że nie była ona niegrzeczna, choć nie była także miła. Sama decyzja należała do szefa lokalu. Powtórzyła, że nie zjem, bo jestem Czechem. Wtedy wyszedłem, powiedział i dodał, że nie obraziła go ta sytuacja, bo taka jest jego praca i zresztą właśnie po to się do lokalu udał. To przykra sprawa, bo pojawia się problem nacjonalizmu, którego z czeskiej strony nie ma. Przecież tu nie chodzi o żadną wojnę polsko-czeską, a o to, że mieszkańcy przygranicznych gmin mają problemy z wodą przez działanie kopalni turów podkreślił. Na początku tego roku Czesi złożyli pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z działalnością odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów, która znajduje się przy granicy z państwem. Zarzuty dotyczyły niszczenia zasobów wodnych Czechów. Komisja Europejska wydała opinię, w której zarzuciła Polsce, że sposób wydania koncesji na dalszą działalność kopalni jest niezgodny z prawem narusza dyrektywę w sprawie oceny skutków wywieranych przez środowisko. W związku z utrzymaniem wydobycia w kopalni 20 września CUE nałożył na Polskę karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy euro za każdy kolejny dzień działalności zakładu. Niezadowolenie Polaków w związku z tą decyzją widoczne jest, zwłaszcza w Bogatyni, czyli mieście, na którego terenie znajdują się kopalnie. No i wielu teraz będzie pluło na tych ludzi, bo taka jest narracja czeska i pewnie Polska też taka będzie że właśnie dyskryminacja i rasizm i oczywiście, jak zawsze, moje zdanie świata nie zmieni. Jednak ja to widzę tak. Jako formę protestu, strajku ludzie się boją, że stracą pracę, że stracą prąd i walczą o swoje jak potrafią, bo dla tego regionu, jak i dla Polski będzie to katastrofa. 7% energii stracimy w skali kraju, którą będziemy musieli odkupić od Niemca, a i tak już się u nich zaopatrujemy. Ludzie stracą pracę nie tylko w kopalni, ale jeśli będą braki w dostawach prądu, to cały region upadnie. Oczywiście nie mówię, że ich zachowanie jest dobre, ale ludzie z bezsilności czują, że nie mają wyjścia. Gdyby nie zrobili nic, nikt by dzisiaj o nich nie mówił mówił. Każdy mówiłby o Morawieckim i o kopalni, ale nikt o tych biednych ludziach nie myśli. Dzięki temu będzie skandal na miarę europejską i każdy może wczuje się w sytuację tych ludzi. I nieważne, czy to Czech, jeśli, nie wiem, Warszawiak by chciał pozbawić ich wszystkiego, to nie wchodziliby pewnie warszawiacy. I o ile mogą być restauracje, gdzie nie wpuszcza się dzieci, mogą być drukarnie, które nie obsługują społeczności LGBT, to w sumie Czechów też nie muszą obsługiwać. Nie wiem, według mnie jest to wołanie po prostu o pomoc i nie Moc ludzi w sprawie politycznych potyczek. A co Wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. No tutaj pewnie Was szokuje. Korea nie będzie jadła już psów. Tak, ja też myślałam, że już się raczej tego nie praktykuje, jednak to pierwszy krok do tego, że możemy sobie dzielić życie zwierząt na te ważne i ważniejsze. Jak podaje gazeta.pl, prezydent Korei Południowej zapowiedział, że chce skończyć z tradycją spożywania psiego mięsa. W tej sprawie konsultował się już z premierem. Zdaniem prezydenta spożywanie mięsa z psów jest powodem do wstydu. Jak informuje The Guardian, prezydent Korei Południowej Dąży do wprowadzenia zakazu spożywania psiego mięsa. Ten temat miał poruszyć w czasie cotygodniowej rozmowy z premierem. Czy to nie najwyższy czas, by rozważyć zakaz konsum konsumpcji psiego mięsa? Zapytał szefa rządu. W jego ocenie spożywanie mięsa z psów jest powodem do wstydu. Wprowadzenie zakazu w ocenie Prezydenta pozwoli na usprawnienie systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. The Guardian, powołując się na badania, informuje, że Koreańczycy spożywają rocznie około miliona psów. Obecne przepisy zabraniają okrucieństwa w czasie uboju psów i kotów. Temat ten od kilku lat dzieli koreańskie społeczeństwo. Coraz więcej mieszkańców Korei Południowej uważa spożywanie psiego mięsa za znęcanie się nad zwierzętami, a nie tradycję. The Guardian przypomina. Że prezydent jest znanym miłośnikiem psów. W błękitnym domu mieszka z kilkoma psami, a jednego z nich adoptował w czasie trwania kampanii wyborczej. E, dobra, popatrzmy na to okiem takim obiektywnym. Dlaczego wstyd zjeść psa, a na przykład świnkę piękną czy krówkę uroczą, to już nie wstyd? Przecież wychować można e, każdego zwierzaka także i świnkę, i krówkę. Także zadziwia mnie to myślenie ludzi, że jedno zwierzę ma mieć przyzwolenie na to, żeby żyć, powstają dla niego fundacje. Ludzie na zrzutkach wpłacają bardzo często na psy i koty, i różne fundacje, jednocześnie krowa czy świnia, czy owieczka malutka urocza, nie zasługują na takie traktowanie jak pies czy kot. Oczywiście ja zaznaczam, że ja jestem mięsożercą i w sumie jestem na diecie ketogenicznej, choć taka ciekawostka dla Was: okazuje się, że jem mniej mięsa niż jadłam przed dietą. Dlatego jestem ciekawa, jak, jak Wy myślicie? Dajcie znać w komentarzu, które zwierzęta powinniśmy chronić, a które możemy zjadać. Ja jestem ciekawa waszych odpowiedzi. No nic, pozdrawiam, moi kochani. Do zobaczenia już o 15 i o 19. Słowo na koniec odcinka to zwierzaczek, a ja buziam. pa.